za stołem postawiłam ściankę, która tak naprawdę jest draperią, na tle której powiesiłam łapacze snów. Troszeczkę w organicznym, naturalnym stylu. Pokażę Wam, jak takie łapacze zrobić. Będziemy do tego potrzebować metalowej obręczy, posprejowanej na złoto, troszkę gałązek zielonego ruskusa i szyfonowe wstążki. Do łapacza potrzebujemy też sznurka. Im grubszy, tym lepszy. Taki sznurek możecie kupić za kilkanaście złotych. Obręcz zrobił Jacek po znajomości. Kosztowała dosłownie kilka złotych. Możecie też takie obręcze wypożyczać w wypożyczalniach ślubnych. No i do dzieła. Mamy już supeł zawiązany. Tworzymy sobie szkielet, czyli będę potrzebowała przepleść ten sznurek w kilku miejscach na mojej obręczy. O, mniej więcej tak. Przeplatam sobie sznurek nad obręczą. Potem ten zwitek przepuszczam pod obręczą, ale nad sznurkiem. Zaciskam, wyrównuję i wygląda to tak. Teraz, jak już mamy pierwszą linię sznurków wyznaczoną, to idziemy dalej, czyli głębiej do środka koła. Będziemy teraz łapać się środków tych kawałków. Najpierw tutaj. I idziemy tym samym patentem. Pamiętamy o tym, żeby cały czas napinać sznurek. Musi być napięty, bo jak będzie luźny, to będzie po prostu brzydko wyglądał. Teraz tylko zwiążę sobie na supełek. Naszym klimatem jest las, dlatego ozdobimy ten łapacz snów zielonymi gałązkami ruskusa. Owijamy sobie gałązki ruskusa tak jak chcemy, tak jak nam podpowiada ręka i wyobraźnia. O, może tu? No jest ok. Teraz tylko wystarczy, że dowieszę wstążki. Pierwszą wstążkę zawieszę na dole łapacza i w ten sposób przykryję moje wiązanie. Łapacz jest już gotowy. Wykorzystałam praktycznie same naturalne materiały, żadnego plastiku. Myślę, że koszt materiałów to około 50 zł, nie licząc oczywiście setek roboczogodzin potrzebnych do ich wykonania.